Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale Styku. Zagrajmy sobie w GTA Online, a dzisiaj będziemy tuningowali kolejny wozik, który aktualnie widzicie na ekranie. Ja w ogóle ten wóz muszę sobie kupić, bo nie mam go w swojej kolekcji. Wiem, że można sobie go gdzieś tam zdobyć, tak? Ale jest wóz na tyle tani, że można spokojnie sobie go zdobyć na ulicach Los Santos i zatargać do garażu. Tak będzie się on prezentował po przeróbkach. Ja sobie go kupię, bo nie chcę mi się tutaj teraz szukać tego wozu. Kosztuje on tylko 12 tysięcy dolców, tak? Więc nie jest to za wiele. Tak więc zobaczcie, w porównaniu do tutaj na przykład Banshee kosztuje 105. Nie wiem, czy się tak czyta Banshee, czy nie, czekolwiek inaczej się to czyta, ale dla mnie to jest Banshee. Tak więc widzicie, tutaj kosztuje to 12 tysięcy dolarów w porównaniu do tego auta, którego tuningowałem poprzednio. No cena jest zdecydowanie niższa. Tak więc weźmy sobie, kupmy to auto i zobaczcie. Tak wygląda seryjnie to auto. Tylko nie urywanie, a zobaczcie, pod jaką rajdówkę będziemy mogli sobie to auto tutaj stworzyć. Ja mam taki pomysł, żeby zrobić sobie z tego auta Subaru imprezę. Niebieskie auto, złote felgi, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i coś podobnego będę tutaj starał się stworzyć, na co was serdecznie zapraszam. Ja oczywiście to auto muszę kupić, poczekać aż ono do mnie dojdzie. No i będziemy brali się za tuning tego auto, tak więc za chwilkę do was tutaj dołączę, żeby pokażę wam tutaj osiągi, jakie ma seryjnie to auto. No ja sobie tutaj kupię i za chwilkę do was dołączę. No dobra, jak widzicie, mam już gotowe auto pod tuning. Przyjechałem sobie w to miejsce. Auto no nie jest może w takim kolorze, jakie bym chciał dokładnie, ale jest niebieskie, więc tutaj tą bazę do projektu już mamy, tak więc zaczynamy. Ulepszenie kosztuje, wow, zdecydowanie więcej w przypadku tego auta. Zwróćcie uwagę, tam było 500 tysięcy, o ile się nie mylę, a tutaj 700, prawie 800 aż. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam kasy. Jeszcze tutaj z tego banku mogę ewentualnie przelać, ale no dobra. O kurde! No tutaj zdecydowanie widać różnicę. Tutaj zdecydowanie wiemy, za co płacimy. Słuchajcie, to jak wygląda wydech. Ja pierdolę, już bym nie musiał nic zrobić, już to auto by kozacko wyglądało, tak więc no zdecydowanie mogłem te auto w pierwszej kolejności przerabiać. No miejmy nadzieję, że starczy tylko kasy na to wszystko, no bo zobaczcie, już krucho, 2 miliony zostały, ale chyba przesadę, chyba nie zostało tutaj 2 milionów. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Pancerz ulepszymy sobie. Okej, hamulce, zderzaki, o, przedni zderzak. Kurde, no wygląda to naprawdę kozacko. Czuję się, jakbym dosłownie grał jakiegoś Need for Speeda. Te ilości tej rzeczy do tuningowania są aż naprawdę tak wielkie, że robi to wrażenie. Kurde, ale tego jest naprawdę. Aż ciężko jest czymś tutaj. Nie wiem co wybrać, tych opcji jest tyle. Nie no, kurde, nie mogę się zdecydować, więc powiem wam, że może weźmy sobie na przykład, to jest takie kurde strasznie długie, ale dobra, robimy rajdówkę, tak więc zróbmy to, no i sobie potem też powymieniam, zobacz jak to będzie w efekcie finałowym wyglądało. No i mamy tył, teraz chciałbym tutaj wam to pokazać w takim lepszym świetle, właśnie ten tył jest niedoświetlony za bardzo, ciężko jest coś dostrzec. Też pewnie z 20 różnych tych zderzaków. A nie, tutaj jest tego zdecydowanie mniej, ale też to nieźle wygląda. Chciałem to zrobić ze smakiem, ale ciężko, kurde. W stylu takich dziwacznych tych zderzaków. No wybiorę to na sam początek, ewentualnie jeszcze potem coś tutaj pozmieniam. Okej. Okay. Widzicie, mamy zdecydowanie bogatszy już czujnik, osłony refraktorów. Dobra, wywierzmy to. Proszę! No i to jest właśnie to. I teraz zobaczcie, z takimi światłami, które często się używa gdzieś tam w rajdówkach, jak są jakieś tutaj rajdy właśnie o późnych godzinach, takich się tych się używa. No już ten zderzak troszkę tutaj pasuje, myślę, do tego. Jeszcze możemy sobie takie, ale karbonowe zdecydowanie lepiej wyglądają, więc dobra. Wloty dachowe.
Okej, okay, weźmiemy karbonowe drzwi. Kurde, szkoda, że nie można tego zamontować i jednocześnie tego. No ale tak jak mówiłem, robimy rajdówkę, tak więc sobie zamontujmy tą siatkę ochronną. Klatka. Klatkę fajnie by było dobrać pod kolor, ale nie da się. Dobra, weźmiemy tutaj najlepszą. Znaczy najdroższą, nie zawsze najdroższa, znaczy najlepszą. Blok silnika. Kurde, ja pierniczę. No to mi się już podoba. Szczerze powiedziawszy, kurczę, szkoda, że tutaj nie ma możliwości zmiany też koloru, nie? Lepiej wyglądał ten tutaj. Ta osłona czerwona by była lepsza, ale dobra, już mamy to auto w kolorze niebieskim. No i gdybym miał, to pewnie jest pod kolor auta, taki wybrałem niebieski, też mamy tą osłonę niebieską, tak mi się wydaje. Co tutaj jeszcze można zrobić? Kurde! Dobra, bierzemy to. Jest to niesamowicie przykokszone już. Słyszeliście to? Ja pierdzielę. Okej, okay, weźmiemy taką. To jest lekka, no lekka chyba w sensie jeśli chodzi o wagę, bo kurde to jest tak wielkie. Ulepszenie silnika. Okej. Okay. Wydech. No mamy tutaj seryjnie, znaczy po tym ulepszeniu takim, który sobie kupiłem za te 700 tysięcy. Zobaczcie, mamy taki wydech. I wszystkie są na przodzie z tego co widzę. Podwójny nawet. Zobaczcie, kurde. Jakie to jest szerokie. A tylko z jednej strony. A myślę, że podwójnie tutaj mamy. Szkoda, że nie ma z dwóch stron. Fajnie by to wyglądało tak kozacko dosyć, a tak mamy z jednej. I teraz tak, ten chyba jest ten szeroki, dobra. Błotniki. No błotniki mamy, ale zwróćcie uwagę, że te koła niestety, nie wiem czy będzie taka opcja, żeby te koła troszeczkę też wyciągnąć, bo inaczej troszeczkę lipa jest, nie? Zobaczcie, jak koło siedzi, nie jest to spasowane, nie podoba mi się coś takiego, ale no dobra. Takie, nie, takie mi się nie podoba, wygląda to jakby kurde jakiś mietek to robił w garażu, tutaj testowanie te kola wyglądają karbonowe lepiej. Dobra, bierzemy coś takiego. Grille. Ja pierdzielę, ale tu jest tych bajerów naładowane. Okej, okay, zamontujmy to. Powiem tak, nie chciałbym być w chwili obecnej osobą, która ma Xboxa 360 albo PS3, bo by mnie zazdrość tak zżarła, żebym po prostu sprzedał wszystko co mam w domu i poszedł po konsolę kupić, żeby sobie ewentualnie na PC, żeby sobie pograć. Słuchajcie, to jest przezroczyste, czy to jest w ogóle, nie, to wygląda jak, nie, to jest przezroczyste, z plexi czy czegoś, szpanerska maska. No ale coś takiego mi się nie widzi, wolałbym, jak nie wiem, poszedł, pojawiłbym do kumpla, to bym wolał sobie maskę kurczę otworzyć, albo w ogóle całkowicie na jakimś zlocie się wyciągnąć, żeby pokazać całym, że bardziej mi się widzi takiego karbonowego. No szkoda, że takiej maski nie ma, strasznie przypomina ta maska mi, ten, suwała imprezę. A ta, jak ona wygląda? A nie, mamy taką samą, dobra, spoko, to bierzemy tą karbonową. Identyczna? Czy taka? Czekajcie, zaraz sprawdzimy. No, identyczna prawie, czekajcie. Tak, to jest ta sama praktycznie, dobra. Klaksony, nie będę tego kombinował wnętrzem, dobra. Mamy na chwilę obecną no, taki wodzik seryjny w środku, więc też fajnie by było sobie go tutaj... fajnie by było sobie go... Aha, i teraz nam się zmieniają kolory, bo ja właśnie wcześniej mówiłem, że ta klatka jest ten, a tu mamy teraz te pianki na klatce jeszcze, czerwone. Jak najbardziej mi się to widzi. Ale czekajcie, kolory wykończenia. Tutaj czegoś nie, wykończenia, zdobienia. Nie, nie będziemy kombinowali, deska rozdzielcza. No zwróćcie uwagę, mamy przycisk start. Ja pierdzielę, te auto naprawdę można przerobić na totalną rajdówkę. Tylko kierownica nie pasuje jeszcze, nie? No się informowaliście mnie o tym, że wyszło to ten update, że pojawiło się... Ja pierdziele! Nie wierzę! Co tu się wyprawia? Dobra, bierzemy to. Właśnie informowaliście mnie na Facebooku, informowaliście mnie na Asku. Józi, kurde, weź sobie przerób to auto, bo to będzie twoje spełnienie marzeń. Ty lubisz Subaru Impreza, a to auto przypomina cholernie po tuningu to auto. Teraz będziesz w niebo wzięty. Jestem, tego się nie spodziewałem. Czekaj, tylko żebym czegoś czasami nie pominął.
wskaźniki. Dobra, teraz drzwi sobie tutaj przerobimy. Takie czarne, karbonowe, spoko. Fotele, fotele. Kurde, czajcie to! Mamy nitro w ogóle. Ja pierdzielę, ale to ślicznie wygląda. No nie wierzę aż, kurde, jak tutaj, w jakim kierunku tutaj twórcy poszli i jakie możliwości nam dają. Ale tak patrzę, kasy jeszcze za bardzo nie ubywa. Dajcie mi jeszcze zmienić jakąś kozacką, rajdową kierownicę, to już w ogóle będę nie powzięty. Ta mi się podoba całkiem. Ta też fajna. Chyba ta mi się podobała na początku, była najlepsza. Ok. Kolor podświetlenia. Ok. Dobra, te wykończenia, kolor wykończeń jeszcze. Nie no, czerwone, jest cukierkowa czerwień może być, dobra. Zdobienia. A, tych głupotów nie będę tutaj dodawał, bo to tylko będzie świeciło, dobra. Uff, mam nadzieję, że to wszystko, bo mnie chyba tutaj wykończą. Psychicznie. Z tymi bajerami wszystkimi. Oznaczenie. O, dobra, jeszcze możemy sobie pododawać jakieś różne wzorki na tą furkę. O, coś takiego bym chciał, jeśli można by było zmienić kolor na złoty. Ja pierdziele! Co to jest? Jakaś balonowa roboksiężniczka. Czajcie to? Ja sobie to sprawdzę, bo jeśli można by było... Wiecie, ten różowy kolor totalnie mi tutaj nie pasuje, ale gdybym mógł to zmienić na kolor taki bardziej złotawy... Czekajcie, jeśli nie, to weźmiemy sobie najpierw to i zobaczymy, czy można jakoś kolor zmienić. Tablicę, damy rejestrację. Czarno. Dobra, i teraz czekajcie, zajmiemy się właśnie lakierowaniem. Kolor wykończa. A to chyba nie da się tego zmienić, wydaje mi się. Czekajcie, bo ten... Nie, bo to tylko będzie ten. Dobra, lipa. Nie da rady tutaj nic zrobić z tym. Bo ten kolor tak jakby indywidualny. Czekajcie, jeszcze sprawdzimy, bo to jest tak. Tutaj jest kolor podstawowy, to jest kolor auta dodatkowy. A emblematy ekipy? Nie, to tylko będzie to. Czyli kolor wykończenia jest w środku, czyli nie da się tego zmienić. No dobra, no to weźmiemy sobie to, bo to sobie najbardziej przypomina ta troszkę tak impresja. Szkoda tych kół jeszcze nie może troszeczkę wyciągnąć. Albo zamontować jakichś szerszych opon. No też czekajcie, bo może takie nie chcę wyjść. Może mnie tutaj jeszcze zaskoczą. Jeszcze dach, dobra, czekajcie, jeszcze dach. A, zobaczcie, czy on się nie kojarzy z impreską? Karbonowy cały dach. Nie, chyba mi się taki bardziej podoba, ten niebieski. Sprzedaj, nigdy w życiu nie sprzedam. Będę trzymał pod kocem. Co tu się zmienia? Czekajcie, to są progi. Tylko chlapacze się zmieniają, nie? Dobra. I przedłużenia, ale wtedy nie ma tych napisów. Dobra, to wystarczy mi. Spoiler. No, w Subaru Impreza by się. Powiedzmy w Subaru Impreza. Przydałby się. Oho, taki spoiler by się przydał zdecydowanie. No ale pokażę wam jeszcze, jakie są inne. No nie wierzę, naprawdę zrobili to, co zrobili w tym DLC, to jest jakaś masakra. W tym update'cie bardziej powiedziałbym. Okej, dobra, zamontujemy to. Zawieszenie jeszcze obniżymy sobie. Też czekajcie, bo nie wiem, czy to auto tak... A dobra, może być. Jeszcze sobie felgę trzeba zmienić, jakieś skrzynia biegów. O, to powinno jeszcze... O, dobra, rodzaje kół sportowe weźmiemy. Felgi fabryczne przerobimy na jakieś złote. Jakie by to wziąć? Może coś takiego? Sprawdzimy, czy w ogóle... kolor kół. Nie no, czarne też są kozackie. Ale zobaczymy, czy będę mógł jakieś złote wziąć. Kurde, te mi się nawet podobają. Nie, weźmiemy sobie tamte, wiecie? Te mi się podobały chyba najbardziej. Nie wiem, które to były chyba te. Dobra, weźmiemy sobie te koła. Projekty, dobra, jeszcze sobie. Nie, tego nie będę montował, to troszkę szweci. Kuloodporne oczywiście, dym spod opon. Weźmiemy sobie
Czarny, niebieski wejścia. Nie, czarny, dobra. Co tu jeszcze? Szyby jeszcze mogę sobie zmienić, ale w rajdówce raczej to nie będzie fajnie wyglądało. Nie, weźmiemy seryjne. I to by było tyle. No powiem wam, że z początku nie wiedziałem, co wybrać. Ten wytrek z Tokio Sport jeszcze nie jest za długi, ale teraz... No naprawdę, w jakimś tam małym stopniu, przynajmniej mi w głowie tutaj przypomina to auto Subaru Imprezę i szacun za takie DLC. Nie wiem, ile na to kasy straciłem. No musiałbym sobie to potem policzyć, ale nie jest to jakoś specjalnie dużo. Myślę, że auto jest tego warte. Wystarczyłoby pograć kilka napadów i stać was na taką furkę, na takie tuningi. Myślę, że tym autem fajnie teraz będzie jeździło w jakichś różnych wyścigach. Zastanawiam się, czy czasami te felgi, które mam... Wiecie co, ja sobie jeszcze tylko te wymienię. Koła. Nie podobają mi się te felgi, tak teraz się lepsze światło jest i powiem wam, że... Lepiej zamontuję sobie takie czarne. Dobra, jedziemy się przejechać. O, pięknie, nastał dzień, bo jak tutaj jechałem, to była noc. No to jest coś naprawdę. Słyszycie, jak to brzmi? No czekajcie, ja sobie wybiorę tutaj jakiś wjazd na autostradę. Tutaj bym sobie chciał wjechać tą autostradę. Zaraz, do czasu aż jadę na autostradę, pokażę, jak to auto brzmi, że posłuchacie sobie. Kurde, naprawdę to brzmi. Nie pojechałem tutaj, gdzie miałem, ale... Nie szkodzi, cofniemy sobie. Słyszycie to, co ja? To jest jakaś masakra. W środku tak nie słychać tego auta, ale z zewnątrz... Kurczę, powiem wam, że to auto, przynajmniej z takiego mojego punktu widzenia, jest warte wszystkich waszych pieniędzy, tak więc kupujcie, bawcie się. I coś czuję, że dzisiaj nawet odpalę jakiegoś streama właśnie, gdzie będziemy mogli się pościgać tymi nowymi furkami. Więc obserwujcie mój kalendarz na jodli720.pl, obserwujcie informacje na Facebooku, czy też na YouTubie, macie wszystkie linkacze w opisie, bo być może będzie nawet nie okazja pokazać sobie wspólnie jakieś wyścigi. Zobaczcie, tutaj mamy wlot w ogóle tego, wlew paliwa, czajcie to, zobaczcie to, co tutaj się dzieje. Niestety nitra nie ma, jakby nie patrzę, to jest dopiero tak samo jak te łopatki, ale... No czy to nie wygląda kozacko? Jeszcze może jakbym zmienił tylko kolor tego auta na nieco jaśniejszy, nieco w tym świetle, znaczy wiecie, jak się przypatrzę, to jest taki fajny błękit, nie? Ale jak się patrzy gdzieś tam, jak jest tak ciemne, jak są tutaj te słońce za chmurami, to auto wygląda jakby było takie bardziej granatowe, powiedziałbym. To sobie jeszcze będę pewnie jakoś gdzieś tam przed streamem wszystko ustawiał. A na chwilę obecną to będzie chyba tyle. Zaskoczyli mnie. Pisaliście mnie, że jest naprawdę wykokszone to auto po tuningu, ale powiem szczerze, nie uwierzyłem wam aż na tyle, że aż takie bajery tutaj można w nim zamontować. No coś rewelacyjnego. Tak więc robimy jeszcze zdjęcie, prawdopodobnie na miniaturkę. Ja was serdecznie zapraszam na streamy, które często pytacie, kiedy będzie jakiś GTA Online, jakieś odcinki. Ja wam mówiłem, jeśli chodzi o GTA Online, to tylko na streamach pokazuję, tylko tam można zobaczyć jakieś taką zabawę, jakieś wyścigi, jakieś deathmatche. Tam na moim streamie możecie to zobaczyć. Hitbox.tv, Gyoji, wpijajcie, followujcie i
nie przegapiajcie takich streamów, bo sporo w GTA w ostatnimi czasy właśnie grałem, tak więc dobra, to by było tyle, jeśli podobał wam się tuning tego auta, dajcie koniecznie łapkę w górę i czekajcie na kolejne odcinki, będą jakieś inne update'y, inne DLC-ki, postaram się wam je na swoim kanale pokazać, tak więc to by było tyle, trzymajcie się, cześć!